ciągu pierwszego tygodnia możliwości składania wniosków o w programie Rodzina 500+ poprzez system transakcyjny PKO Banku Polskiego napłynęło blisko 100 tysięcy wniosków. Najwięcej oczywiście tych wniosków zostało złożonych już pierwszego dnia, w piątek 1 kwietnia, natomiast cały czas mamy duży napływ wniosków w programie Rodzina 500+. Osoba pragnąca wypełnić wniosek w programie 500+, powinna najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi, z instrukcją składania wniosku. Warto się z tym zapoznać, bo trzeba sprawdzić, jakie dokumenty powinno się przygotować, co jest potrzebne, co trzeba będzie wypełnić. Po zalogowaniu do systemu klient może znaleźć zakładkę wniosek w programie Rodzina 500+ i ten wniosek będzie już częściowo wypełniony danymi, które są zaciągnięte z systemu bankowego. Warto sprawdzić te dane, czasami trzeba je uzupełnić, no i następnie uzupełniamy wszystkie po kolei dane dostępne w formularzu. To ważne, żeby pamiętać o tym, żeby wskazać na przykład dane wszystkich dzieci. Jeżeli będziemy pobierać świadczenie mając dwoje dzieci na jedno dziecko, należy też wypełnić dane drugiego dziecka, tak by wszystkie były dostępne. Następnie podajemy również konto lub też potwierdzamy konto, na które będzie nam wpływało nasze świadczenie. Wybieramy urząd gminy, do którego kierujemy wniosek. Tam jest również mechanizm podpowiadający właściwy urząd. No i po podaniu wszystkich danych wysyłamy wniosek do właściwego urzędu administracji publicznej. Wszystkie te dane, które przekazaliśmy bankowi w momencie wypełniania wniosku, są następnie przez bank usuwane i bank nie korzysta z nich w żaden sposób poza wysłaniem samego wniosku.